Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest poseł Przemysław Koperski. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Ostatnio był Pan we wrześniu gościem Rady Miejskiej z Koczowa. Proszę powiedzieć, jaki był klimat tych rozmów i czy Pańskie doświadczenie jako samorządowca tutaj odegrało jakąś swoją rolę? To było bardzo ciekawe, ale też zarazem trudne spotkanie. Samorządowcy ze Skoczowa, radni, czy jak żadnej innej gminie, no, przecież odwiedzam te sesje dosyć często w różnych miejscowościach naszego regionu, wnieśli bardzo dużo propozycji, zapytań do organów centralnych dotyczących drogi, dotyczących lasów, czy do lasów państwowych, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do Ministerstwa Klimatu, więc widać, że to zapotrzebowanie na kontakty to samorządowo-parlamentarne jest ogromne. No i mam nadzieję, że te moje interwencje, które podejmują, dadzą pozytywny rezultat dla władz samorządowych w Skoczowie. A było to o tyle trudne spotkanie, bo również miałem kłopot w przeciwieństwie do innych samorządów, z którymi ta współpraca jest bardzo dobra, w przekazaniu informacji mieszkańcom o tym, że funkcjonuje moje biuro bezpłatnych porad prawnych w Bielsku-Białej, w Cieszynie, i w Czechowicach-Dziedzicach, w Żywcu, w Pszczynie, wszędzie, za odpłatnością oczywiście do odpowiednich spółek miejskich, mogły wywiesić plakaty informacyjne, a burmistrz Skoczowa odmówił mi wywieszenia plakatów informacyjnych, które tak naprawdę przecież nie służą nikomu innym, jak mieszkańcom gminy Skoczów. Dlatego to było o tyle trudne. Mam nadzieję, że to się zmieni, jak będę robił kolejną akcję informującą o tych bezpłatnych usługach prawnych, to tym razem pan burmistrz zmieni zdanie. Tym bardziej, że otrzymałem informację pisemną od wojewody, że to nie leży w kompetencji burmistrza, tylko ewentualnie ograniczenia tego typu może podejmować Rada Miasta, a Rada Miasta się tym nie zajmuje. A czym burmistrz tłumaczył swoją decyzję? Że te plakaty informacyjne mają charakter polityczny. Nie mam tutaj ze sobą akurat tego plakatu, ale one były takie same jak w Cieszynie, więc myślę, że mieszkańcy mogą sobie wyrobić po prostu zdanie na ten temat. To były materiały informacyjne biura poselskiego i wydaje mi się, że to było absolutnie niewłaściwe i ze szkodą dla mieszkańców Skoczowa. A planuje Pan odwiedzić też inne samorządy tutaj powiatu cieszyńskiego? Tak. Jak najbardziej tak. Wybieram się w najbliższym. Teraz, zaraz po spotkaniu z Panem Redaktorem jadę na sesję Rady Gminy Bestwina, ale będę też w niedługim czasie w Ustroniu. Jestem umówiony również na sesję powiatu cieszyńskiego. Myślę, że każdy samorządowiec Śląska Cieszyńskiego będzie miał okazję spotkać się ze mną w trakcie sesji. Wysłał Pan też pismo do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie czy stworzenie takiej ścieżki edukacyjnej na granicy Śląska Cieszyńskiego. Mówimy o tych słupach granicznych w Strumieniu i Pawłowicach. Czy jakieś postępy w tej sprawie? Jeszcze nie. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ta interwencja jest jak najbardziej wskazana. Jestem po rozmowach z samorządowcami, ale również z miłośnikami kultury, z miłośnikami zachowania tego dziedzictwa materialnego, bo słupy graniczne są tym dziedzictwem materialnym, historycznym. I mam nadzieję, że minister Gliński, premier Gliński, bo do niego się zwróciłem, wpisze te obiekty do rejestru kultury. Panie redaktorze, po prostu część tych słupów w niedługim czasie albo ulegnie zniszczeniu, a część już uległa zniszczeniu. Część znajduje się na gruntach lasów państwowych, część na gruntach samorządu, część na gruntach prywatnych. Potrzeba jest koordynacja działań i myślę, że ten patronat Ministerstwa Kultury byłby wskazany, żeby zachować to co jeszcze zostało tych słup granicznych. One rozdzielały ten Śląsk austriacki, Śląska pruskiego i myślę, że to byłaby też ciekawa oferta taka turystyczna dla mieszkańców Polski, ale i również Europy, żeby zobaczyli, jak ta granica kiedyś przebiegała. Zaproponowałem, żeby w uzgodnieniu, po rozmowach z samorządowcami, żeby również stworzyć, czy dofinansować tam ścieżkę taką edukacyjną. Bardzo ciekawy projekt i myślę, że potrzebny. A nie uważa Pan, że to pogłębi jakieś takie troszkę napięcia pomiędzy
no, tamtą północną częścią Śląska, a naszym tutaj Śląskiem Cieszyńskim, że to może w pewien sposób, no mimo wszystko, jakieś takie różnice kulturowe podkreślać. Panie redaktorze, ja jestem mieszkańcem Bielska-Białej. Chcę powiedzieć, przypomnieć, że przez 600 lat przez środek miasta biegła granica pomiędzy Śląskiem Cieszyńskim a Małopolską, pomiędzy Polską a Królestwem Czech. Ta granica tam była bardzo wyraźna, bardzo mocna. Dzisiaj jest to jedno miasto i żadnych tutaj, oprócz tych historycznych, różnic w zachowaniach mieszkańców nie ma, więc nie sądzę. Dzisiaj ta granica jest przecież tym bodźcem, który integruje ludzi i tworzy tą wspólną przestrzeń, tak jak to się dzieje pomiędzy czeskim Cieszynem i polskim Cieszynem. Przecież trudno mówić o tym, że ta granica w tej chwili dzieli, ona bardziej łączy i inspiruje do wspólnych przedsięwzięć. I również uważam, że przypomnienie tych granic pomiędzy dzisiaj, pomiędzy Pawłowicami a Strumieniem, to tylko może być takim pozytywnym bodźcem. Tym bardziej, że samorządowcy przecież doskonale się dogadują w tych sprawach wspólnych. Na zakończenie chciałem jeszcze pana zapytać, bo znajdujemy się, jak państwo widzą, w Cieszynie. Tu był gościł pan na inauguracji roku akademickiego filii Uniwersytetu Śląskiego. No i mówił pan też o wolności uniwersyteckiej. No i to hasło wolność padało też wczoraj na jednej z manifestacji, która tutaj dotyczyła niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. I chciałem pana zapytać o stanowisko też pana partii, czy klubu parlamentarnego Lewicy, dotyczącej właśnie zmiany konstytucji, żeby możliwość wyjścia Polski z Unii Europejskiej była jednak decyzją 2/3 głosów w parlamencie, a nie zwykłej większości. Czy państwo zamierzacie poprzeć taki postulat? Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest kwestia oczywiście zaproponowanego zapisu, natomiast my jako klub parlamentarny Lewica obawiamy się, że to może otworzyć ścieżkę do zmiany innych przepisów i że to jest po prostu niebezpieczne dawać dzisiaj większości parlamentarnej Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy taki instrument, który umożliwi zmianę konstytucji, bo może być próba wpisania również innych, wprowadzenia innych zmian. Jeżeli mówimy o większości parlamentarnej do wypowiadania umów międzynarodowych, to istnieje ryzyko również, że zostanie to zinterpretowane w ten sposób, że nie będzie można również bez tej większości kwalifikowanej na przykład wypowiedzieć konkordatu. My uważamy, że ta umowa międzynarodowa jest niekorzystna dla państwa polskiego i w takim kształcie, jeżeli będzie inna większość w parlamencie, ta umowa nie powinna funkcjonować. Więc do zmiany konstytucji trzeba podchodzić bardzo ostrożnie i trzeba ją chronić. No dzisiaj mamy do czynienia z takim interpretowaniem tych zapisów konstytucji, które pozwalają tak naprawdę większości parlamentarnej na działania zmierzające do wyprowadzenia nas z Unii. Pomimo tego, że ta konstytucja przecież się nie zmieniła. To jest konstytucja 97 roku, od 1 maja 2004 roku jesteśmy członkami Unii Europejskiej. I chociaż nie zmieniliśmy nawet jednego słowa w tej części, która dotyczy umów międzynarodowych, to dzisiaj próba interpretowania inaczej tych przepisów może nas doprowadzić do tej ścieżki, którą podąża Wielka Brytania. I widzimy przecież, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, a to jest potężny kraj, mocny gospodarczo, z jakimi problemami się dzisiaj boryka. Natomiast Unia tego nie odczuwa, a Wielka Brytania odczuwa ogromne skutki wyjścia z Unii. Ja obawiam się, że wszelkie próby, wszelkie działania, które umożliwiają nas, zbliżają nas do wyjścia z Unii Europejskiej, są niebezpieczne. Tutaj próba pozwolenia obecnej, przecież nie mamy zaufania. Ja nie mam zaufania, myślę, że większość mieszkańców nie ma zaufania do tego, co mówi Prawo i Sprawiedliwość i nie ma zaufania, że te zmiany będą dla nas korzystne. Dlatego na dzień dzisiejszy stoimy na stanowisku, że w obecnym układzie politycznym nie można pozwolić na zmianę jakiegokolwiek zapisu naszej konstytucji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był poseł Przemysław Koperski. Dziękuję. Zapraszam do Cieszyna 25 w poniedziałek. Dwuletnie podsumowanie funkcjonowania polskiego parlamentu w Cieszynie pod siedzibą mojego biura
poselskiego na Srebrnej Planecie. Dziękujemy. Dziękuję, zapraszam.